sobie, my chcieliśmy faktycznie życzyć wszystkiego, co najdroższe. Ja mówię panie i panowie, ale też mogę się zwrócić, drodzy pracodawcy, bo dla prezydenta to państwo jesteście pracodawcami, już nie Rada Miasta, chociaż też jako obywatele. Na pewno najważniejsze są te wigilie domowe, ale miasto, wspólnota samorządowa też tworzy, można powiedzieć, rodzinę. Wprawdzie w tej rodzinie bywają i spory, i nieporozumienia, ale jest na pewno jakiś sens, jeśli powiemy, że tworzymy wspólnotę samorządową. Jesteśmy jakoś razem i wiele spraw nas łączy. Dlatego proszę państwa, żeby nie zabierać czasu, bo na pewno ważne, żebyśmy spotkali się indywidualnie tutaj, jako mieszkańcy tego samego miasta. Chciałem najpierw z całego serca podziękować za wszystkie dobra, które się w tym roku dokonały. Każdy z państwa jest na jakimś odcinku najważniejszy i swoje zadanie wypełnia, dlatego chciałem bardzo podziękować za wszystko dobro, co się w tym mieście w ostatnim roku stało. I za to dobro, które może widać na zewnątrz, i za to ciche często dobro, które świadczycie państwo swoim najbliższym, swoim sąsiadom, swoim bliskim, czy też po prostu mieszkańcom tego miasta. Bardzo dziękuję za dobro, bo dzięki temu, że ludzie mają w sercu piękno i dobro, jakoś świat się trzyma i jakoś jesteśmy razem. Życzę z całego serca, żeby czas świąteczny i potem to, co nastąpi w nowym roku, było jak najszczęśliwsze we wszystkich wymiarach naszego życia. Żeby był w nas jakiś porządek moralny, duchowy, żebyśmy wiedzieli, co jest w życiu najważniejsze, żebyśmy mieli miejsce w sercu dla Pana Boga, dla drugiego człowieka. Życzę też dobrych chwil, gdy chodzi o sprawy zawodowe, wreszcie najważniejsze, rodzinne i osobiste. Mam szczerą nadzieję, proszę państwa, że jeśli będziemy z serca wyciągać to, co najlepsze, to nawet różne kryzysy ekonomiczne, światowe, różne trudności niewiele nam zrobią. Życzę z całego serca, żeby nikomu z nas nie zabrakło sił do tego, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Wszystkiego najlepszego. Drodzy kochani ostrołęczanie, wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Jerzym Grabowskim chciałbym złożyć państwu w imieniu właśnie Rady Miasta Ostrołęki najserdeczniejsze życzenia. Życzenia świąteczne i życzenia noworoczne. Wszelkiego dobra, radości, dużo zdrowia, jak najwięcej satysfakcji i wielu, wielu łask Bożych. Wszystkiego dobrego na nowy 2013 rok.